Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na taki krótki film, co robić nad morzem, kiedy nie ma słońca, kiedy nie ma pogody. Akurat teraz jesteśmy w jastarni. Wieje. Mam nadzieję, że będziecie mimo to mnie słyszeć, bo taki wiatr jest trochę zakłócający. Więc dzisiaj z przymrużeniem oka, co robić, kiedy nie można leżeć na plaży i czekam już na Wasze typy. Po pierwsze, jeść można gofry. Na przykład moje ulubione z polewą czekoladową i kolorową posypką. Po drugie, można jeść gofry. To chyba ulubione wszystkich, z bitą śmietaną i owocami. I po trzecie, jedzenie gofrów. Tym razem z polewą czekoladową, truskawkami i kolorową posypką. Aha, i jeszcze jedzenie lodów. Soprano. Soprano, świderków. Jak tam jest wał. Tym razem które bardzo... tak naprawdę lubimy przecież. Które lubimy i to powtarzałam. Ale tutaj bardzo ciekawe odsłonie. Słuchajcie, one są w polewie czekoladowej z orzechami. Bardzo fajne. Przegrałeś. No więc po drugie, tak naprawdę po drugie, można grać w to kukłeczko co lata. I Michał przegrywa, bo trzyma kamerę. Nie wiem, czy lubicie tą grę, ja bardzo lubię. Dobra, więc jestem bardzo ciekawa, jakie wy gry lubicie tego typu. Kolejna rzecz, można chodzić bez końca. W dodatku dalej niż poza tą taką główną ulicę, która jest zazwyczaj w każdym nadmorskim mieście. Wystarczy zapuścić się uliczkę dalej i można chodzić. Chodzić. Po czwarte, można siedzieć w koszu na plaży. One całkiem nieźle chronią, muszę wam powiedzieć, od wiatru, bo wiatr jest największym moim zdaniem problemem. No i można patrzeć na morze. Dajcie znać, czy lubicie siedzieć w takich koszach, czy może macie jakieś własne triki, nie wiem, namiocik albo coś. Po piąte, skakać. Jak to się nazywa? Bungee? Nie wiem. Po piąte, skakać. To była taka nasza top lista, co robić, kiedy nad morzem nie do końca jest ładna pogoda, ale czekam tak naprawdę na Wasze propozycje, co byście do tej listy dopisali, jak Wy sobie radzicie z taką gorszą pogodą, kiedy no nie można leżeć plackiem i się smażyć na słońcu. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!